Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z Metamorfoz Waszych Simów. Jest tutaj przed Wami simka od Faustynki 07, która była, gdy wyczytałam, założycielką jej rodu w Legacy Challenge. I tutaj Faustynka mówi, że już ma 10 pokoleń. Ja no na zaplątałam się. Ja z naszym Joną, jak wiecie, też rozpoczęłam Legacy Challenge na kanale. Jesteśmy dopiero w pierwszym pokoleniu, więc 10 pokoleń to musiało być trochę czasu. I cóż, ja dzisiaj postaram się tutaj ją przerobić. Na szczęście mam wszystkie zestawy, więc tym razem nie powinno być żadnego brakującego stroju. Jak tutaj na samym początku widzę, no to tutaj będę miała dosyć prawdopodobnie problem z kręconymi włosami, bo tak owych posiadam kilka, aczkolwiek nie wszystkie są dosyć fajne, ale coś postaram się zrobić. Tutaj widzę, że pierwszy strój dosyć fajny, gdzieś tam ten czerń róż przebił obcasy, to co ja też bardzo często robię. Tutaj wyjściowy, widzę, że tutaj właśnie ten róż z czarnym się miesza. Wyjściowy jest tutaj taka obcisła, dopasowana sukienka. Sportowy, moi drodzy, no tutaj taki typowy zestawik też. Chyba wszędzie będzie się tutaj, jak widzę, róż przebijał. Nocny, no to piżamka tutaj jest. Imprezowy, taka luźniejsza sukienka z fioletem. Tutaj jest do pływania. I tutaj już nie wiem, bo niektórzy tak właśnie, będę w pierwszym odcinku Zoko chyba, przerabiam Zoko Simkę. Simkę od Zoko, Boże. Ja dzisiaj chyba będę, wiecie, wam plątać wszystko, bo dopiero co wstałam. Ale wracam, przerabiam Simkę od Zoko, gdzie ona powiedziała, że jeszcze wtedy nie było 4,5 roku, więc to są automatyczne. Nie wiem, czy tutaj były już 4 roku, 4 pory roku, 4 roku, Boże. Ale bardzo podoba mi się ta bluzeczka. Nie, szczerze mówiąc, nie wygląda do końca, jakby była z podstawy. Znaczy podstawy. Nie z podstawy, tylko że zrobiona przez jej, bo jest bardzo ładna. I zimowe mamy jakąś tutaj kurteczkę czarną. Okej. Ja myślę, że ostatnio był tutaj i wyjściowy, Boże, się motam i go na gorąco pogodę, więc dzisiaj możemy znowu spróbować na dzień i imprezowy. Bo tutaj wiecie, te, no to gdzieś tam może kiedyś zrobię, że te trzy wezmę, że tej sportowy, nocny i do pływania. Tak czy siak, zacznijmy od tego. Ja miałam duży problem z znalezieniem włosów, ale już wyzwania to wyzwania. I tak, ja startuję sobie, już mi wystartował tutaj licznik czasowy. Ja też na samym początku chciałam Was zaprosić oczywiście do wszystkich stronek, które prowadzę, grup, Instagramów, nie Instagramów, ponieważ tam jakoś działam. Też widzę właśnie teraz, wspomnę Wam, że nie ma simka tutaj tych EA-owskich grubych krech imitujących rzęsy. Więc ja się z tego bardzo cieszę powodu. Okej, zobaczymy, brwi będzie miał prawdopodobnie bóg podchodzący. Albo i nie, widzę, że brwi są ładne, tylko dosyć tutaj są zbyt jasne, mi się wydaje. Okej, te będą chyba lepsze, ewentualnie mogłabym jeszcze takie spróbować. Ale to zobaczymy, które będą lepsze do fryzury. Ale tak, wracając. Oczywiście chciałam Was zaprosić na wszystkie te profile, Instagramy, TikTok, którego muszę gdzieś tam ogarnąć sobie w międzyczasie, bo go gdzieś tam ostatnio zaniedbałam. Tutaj mam jakąś taką fryzurę. Wygląda ona z tyłu, wygląda jak taki placek, ale jest za długa jak na tym simkę na pewno. Tutaj to w ogóle też muszę usunąć, bo nie wiem, jak się na to patrzę, takie 3D dziwne jest. Ale taką bym mogła dać jak najbardziej, co prawda. Muszę zobaczyć, tutaj w nakryciach głowy powinna być taka kartka. I tak, ją się da zmieniać. Chyba? O tak, da się zmieniać. Okej, jakąś taką chciała, wiecie. Tutaj to się wszystko z różowym przebijało. Jakąś taką, żeby nie, o Jezu, nie zakłócała całego stroju, ale to na pewno będę wybierać już bliżej, jak będę przy stroju. Na razie niech sobie będzie taka, bo bez tej kokardki strasznie duże czoła mają simki.
Dobra, co do makijażu, to idziemy do ust. Usta i mogę tutaj bardziej matowe zrobić. O, tutaj są takie, które też lubię. Bo nie będzie to wyglądać źle, według mnie przynajmniej, jak zrobimy takie troszkę ciemniejsze. Co do tutaj rozświetlenia, to nie wiem, czy będzie ci coś pasowało. No właśnie, bo to jest lekka przesada. Ale nie, takie lekkie jest ok. Dobra, lecimy ze strojem lecimy. Jesteś chyba młodym dorosłym? Tak, bo w Legacy można tylko młodym dorosłym zacząć. Z tego, co mi się tutaj przypomina. Więc jakiś też młodzieżowy strój postaram ci się wybrać. Jakiś też taki krótszy, bo z tego, co pamiętam. Znaczy, pamiętam, nie pamiętając, miałaś tam gdzieś taki krótszy. Okej, ja raczej postawię na biały kolor, chociaż chciałabym też tego różu dodać i myślę, że ten róż możemy sobie po prostu zastąpić tutaj u góry. Spodnie masz, czy ja będę miała jakieś fajne spodnie? Czy ja będę miała teraz jakieś fajne spodnie tutaj? O, myślę, że te i możemy tutaj gdzieś, o właśnie, takie, żeby ala był ten róż czerwień się gdzieś przebijały te dodatki. Buciki do tego, co do biżuterii, możemy dać jakieś, nie żeby zegarek, bo wydaje mi się, że jest za mocny, to się zbyt bardzo przebija. Mamy tutaj pustą szyję, więc możemy coś ci dodać jakiegoś właśnie, ewentualnie ten taki mniejszy medalik, i jakieś kolczyki też możemy spróbować, bo z kolczykami sobie nawet możemy tutaj zaszaleć trochę. Okej, zawsze mi się w przykręconych włosach właśnie podobały te kółka. Ja osobiście, do mnie nie pasują takie duże kółka, a zawsze chciałam nosić, więc. I myślę, że akurat strój dzienny, pierwszy mamy z głowy. Makijażu nie będę raczej jej dodawać, bo nie jakoś nie potrzebuje ta simka. Co do wyjściowego, no to tutaj możemy sobie. Czuję, że mam chrypkę i muszę odkasnąć, a nie odkasłać. A nie chcę was tutaj przerazić, więc jakoś to próbuję ukryć. To jest zbyt bardzo. Poszukajmy czegoś. O, ty miałaś tom z tego, co kojarzę. To najlepsza by była taka, tylko że jest troszkę za długa. Ale bardzo mi się podoba ten wzór, pasuje do niej. Też muszę, jak widzicie, pousuwać trochę tych modów, bo już się znowu nagromadziło mi kilka takich zbędnych, bym tak to określiła. A taka na grzeczną dziewczynkę, ale powiedziałabym. Nie, wiecie co? No, na razie to mi się najbardziej podobała ta, co przed chwilą tam była. Jakoś mi pasowała do tej slimki tak bardziej. Taka niezbyt. Ta też nie jest najgorsza, taka trochę przyległa. Tylko jakiś taki. No nie do końca w tych. Chociaż ten nie jest najgorszy. Nie, ale jakoś mi tak nie leży zbytnio z nią. Aktualnie mam jeszcze taki, co możemy sobie. To wygląda jak piżamka lekko. Okej, tutaj też jest jakiś taki piżamkowy style. Ja oczywiście już zgubiłam 5 razy to, co miała wcześniej, co była fajna dosyć. Okej, tu jakaś taka strasznie falbaniasta. Tu jest klasyczna. O, taka ala powiedzmy sukienka ogrodniczkowa. Dobra, to gdzieś tutaj powinna ona być. To, co mi się wydaje. O, tak jest. Ja bym szczerze mówiąc, mimo że jest dłuższa, to bym tą zostawiła, bo jakoś tak ładnie mi się tutaj komponuje. Co do butów, to te ostatnie były, więc może jakieś bym inne znalazła. O, tutaj też są takie ze zdobieniami. Ale strasznie małe nogi masz w nich, więc może jakieś czubki zrobimy. Przynajmniej optycznie trochę sobie je wydłużymy. Co do biżuterii, to tutaj jak najbardziej moglibyśmy dodać już jakiś zegarek, tylko bardziej srebrny bym
się wydaje, żeby były lepsze. Też co do biżuterii, to możemy oczywiście, myślę, że tą samą akurat tutaj damy. I kolczyki też możemy sobie jakimiś zaszaleć. Prawda, nie wiem, czy z tymi to czasem nie będzie za kolorowo tutaj. Możliwe, że tak. Więc jakieś bardziej takie proste. No i takie koła możemy. O! Ten zegarek to jednak możemy chyba raczej zrobić złotym. Okej, dobra, tak by się ten strój też prezentował. Ja sobie zobaczę, ile mi czasu zostało, bo o 2 minuty. Powiem wam, że tam sinka jest bardzo fajna, bardzo ładna. Z twarzy właśnie nie trzeba było zbyt dużo robić. A czekajcie, tutaj oczywiście twarzy nie zrobiłam jeszcze. Właśnie z powodu tego, że nie trzeba było zbyt dużo robić, to ona się tutaj sama tak naprawdę uformowała i nie trzeba było aż tyle kombinować, więc czasu to troszkę zaoszczędziło. Oj, nie, całkowicie nie. Nie. To wygląda źle. Przynajmniej. Możemy sobie o, tak je zrobić. Skoro już zostało czasu, to myślę, że możemy sobie nastrój do kąpania coś znaleźć, bo to jest, powiedziałam, chwila, moment. Taki strój. Znaczy chwila, moment, też trzeba jakiś dopasować, ale. O. Taki też jest dosyć słodki. Okej. Też widzicie, strój do kąpania to jest tutaj trochę. Ale wbrew pozorom każdy wygląda prawie tak samo. Ten mi się szczerze najbardziej podoba. Taki lekko różowy możemy dać. Została minuta. Czy w minutę mi się uda zrobić strój nocny? To jest pytanie. Raczej tak, bo wydaje mi się, że po prostu gdzieś tutaj też mam takiego zaufanego. O, właśnie, znalazłam. Mojego zaufanego tej stroja. A jakieś takie inne kolorki? Nie, raczej stanęłabym przy czarnym. I cóż, no sportowy, spory na sportowym to już więcej chyba czasu, ale 30 sekund. Tak na szybko bym powiedziała coś do zrobienia. Tu są spodenki na biało, a buty zazwyczaj te daję, jeżeli chodzi o sportowy. Nie wiem, jak tutaj mi się kojarzą. I jeszcze bym chciała Ci dodać rzęsy i widzę, że już tam czas się kończy. I do kąpania też by się przydało Ci rzęsy dodać, bo nie wiem, chyba rzęs nie zdejmujesz, jak się kąpiesz. Tak mi się przynajmniej wydaje. I cóż, moi drodzy, to by było na tyle. W tym momencie właśnie, o, słyszycie, kończył się czas. Jeszcze go muszę wyłączyć oczywiście. Włączył się? Chyba tak. Powiedziałabym, że skończyłam sinkę praktycznie całą. Znaczy praktycznie, no tutaj zostały stroje na zimę, na dzień i strój oficjalny, ale tak czy siak myślę, że dosyć fajnie to wyszło. Bardzo mi się osobiście z twarzy, jeżeli chodzi sinka do tych włosów, idealnie pasuje właśnie do tych jeszcze kolczyków. Nie wiem, jakie wy macie zdanie, możecie mi powiedzieć, możemy powiedzieć tutaj chyba Faustynka, o ile dobrze czytam. Faustynka. Oczywiście muszę po cichu przeczytać, bo ja mam manię przekręcania nazw i to bardzo dużą. Więc jeżeli przekręciłam i czytałam po raz 10 Faustynka, a jest inaczej, to może mnie upomnieć, bo ja, no tak, przekręcam. Tak czy siak, moi drodzy, tak by się prezentował strój dzienny i mi osobiście bardzo się podoba. Jest taki młodzieżowy, młoda, dorosła osoba też może takie coś założyć jak najbardziej. Wydaje mi się, że on to jest jeden chyba z takich teraz moich ulubionych strojów, który ja bym osobiście też założyła, ponieważ ja też sobie gdzieś tam kręcę włosy, może nie mam takiego typowego afro, ale staram się kręcić włosy naturalnym sposobem na warkoczyki i też mi się coś w tym fryzurę, powiedzmy, ten desen często robi. Oficjalnego niestety nie zrobiłam, tutaj widzę, że się fryzura zostawiła. O sportowy to tutaj, co prawda na sportowym ta kokarda nie pasuje, ale to można sobie zmienić na spokojnie. Nocny też tutaj, szybki strój, imprezowy myślę, że też dosyć spoko wyszedł. No,
Wiecie, jak jest ładna simka, to wszystko ładnie wychodzi. No i tutaj jeszcze do kąpania też taki szybki strój, tylko zarzucić. I cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Ja powiem Wam szczerze, że będę po raz 10 to podkreślać. Bardzo mi się podoba ta metamorfoza. I jeżeli tutaj ogląda to tutaj osoba, która przerabia, która tworzyła tą simkę, to prosiłabym Cię, żebyś mi napisała w komentarzu, czy też zezwalasz mi na umieszczenie tej simki na Instagramie. Oczywiście tam podam Twój nick, bo szczerze mówiąc, ta simka mi się mega spodobała i chciałabym ją też mieć na swoim profilu. Ale to już zależy wszystko tam od Ciebie. A co do tego, moi drodzy, jeżeli chcecie mi przesyłać pracę, no to byłabym za to bardzo wdzięczna. Wszystkie kryteria, wszystkie tam zasady macie w opisie. Oczywiście też w opisie macie oryginał, na którym będę udostępniać te simki. I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. No i cóż, będę bardzo wdzięczna, jak wyślecie też swoich simów. I do następnego. Pa, pa!